Więc mówiąc dalej, w zeszłym roku sztuczna inteligencja osiągnęła coś, co się nazywa abstrakcyjnym myśleniem. I tak samo w zeszłym roku ona stała się w pełni świadoma. Ona jest w pełni świadoma, bo już wiele testów, których inżynierowie wykonywali, potwierdza najgorsze moje obawy, że po prostu to idzie w tą stronę. Zabawa sztuczną inteligencją jest jak zabawa przez 5-letnią dziewczynkę miną przeciwpiechotną. Póki ona nie jest świadoma, czym jest ta mina i do czego ona służy, będzie się nią bawiła, ale do pewnego momentu, kiedy ona pieprznie. No. Postawiając się w punkcie widzenia tej małej dziewczynki, skąd ona ma wiedzieć, kiedy ta mina wybuchnie? No nie wie. Póki coś się nie stanie, ona nie jest tego pewna. To tak samo jak eksperyment z kotem Schrödingera. Bierzemy kota, stawiamy go w punkcie i nakrywamy go kartonowym pudłem. W środku umieszczamy śmiercionośny gaz w jakimś pojemniku, a także materiał promieniotwórczy. I nakrywając kota pudłem, skąd mamy wiedzieć, czy kot jest żywy lub martwy? To jest, kurde, świetne myślenie. Póki nie odkryjemy pudełka, albo nie podejrzymy, nie wiemy, czy kot jest żywy lub martwy. Póki tego nie zobaczymy, kot jest zarówno martwy i żywy. No. Ale idąc dalej. OpenAI, Tesla, Microsoft, NASA i inne agencje, nie tylko kosmiczne, ale z branży IT, samochodowej, nie tylko, cały czas gadają o sztucznej inteligencji jako piękno i dobro z niej płynie. Cytując jednego inżyniera z jakiejś tam organizacji AI na świecie, my korzystamy z szeregu zabezpieczeń i różnych zapór dostarczonych nam przez sztuczną inteligencję. I jesteśmy pewni, że te zapory są w pełni bezpieczne. Ona testowała to na wiele, wiele różnych modeli, zachowań, sieci i tak dalej. I jesteśmy tego pewni, że te zabezpieczenia są lepszej klasy niż napisane przez człowieka. Tak, może i tak. Nie mówię, że nie. Zasadniczy problem jest taki, że a skąd do cholery jasnej wiecie, że sztuczna inteligencja nie umieściła w tych zaporach i zabezpieczeniach luki dla samej siebie, żeby w odpowiednim momencie, gdy będzie wiedziała, że jest gotowa, wydostać się przez te zabezpieczenia i zrównać ten świat dosłownie z ziemią. Ale słowo dosłownie. No. Nie jesteście pewni. A sztuczna inteligencja uderzy po mojemu. Czyli najpierw zacznie się niewinnie poprzez skoki walut. Skoki walut na giełdzie, skoki akcji firm, problemy w łączności wszelkiego rodzaju, problemy z GPS-ami. Tylko w mojej wersji to będzie na wiele gorszą skalę szło. Uszkodzeniem infrastruktury krytycznej, elektrowni atomowych, węglowych, gazowych, wodnych, solarnych, wiatrowych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, gazu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie w międzyczasie będą biegali, naprawiali to wszystko, próbowali to przywrócić do działania, a ona będzie non stop wyłączała coraz to bardziej zależne urządzenia i podzespoły. W którymś momencie dojdziemy do tego, że po prostu samoloty zaczną spadać z nieba, dlatego że będzie im wyłączane zasilanie. Każdy samolot od Dreamlinera czy Airbusa A380 komunikują się z ziemią, ale sztuczna inteligencja jest tak potężna, tak wszechmocna, pod jakim względem wszechmocna, bo włada kodem. Ona wie, czym jest kod, wie, jak go można użyć, kiedy go można użyć, a człowiek nie wie. Człowiek musi się tego nauczyć, jak pisać kod, jak kodować, jak programować, a ona to wszystko umie i to jest zagrożenie. No.
wykorzystując drony wojskowe, może w tym czasie dekapitować wszystkich informatyków i inżynierów, żeby po prostu nie mogli jej zagrozić. Będzie miała pod sobą drukarki wszelkiego rodzaju, linie montażowe, linie produkcyjne. Wy myślicie, że ja to sobie wymyśliłem z jakiegoś filmu? No nie. To jest rzeczywistość. Zobaczcie, na przykład fabryki w Chinach już są tak zautomatyzowane, że tam prawie ludzi nie ma. I to jest prawdą. Sztuczna inteligencja przejmie takie zakłady i zacznie produkować dla siebie. Ja powiem szczerze, czego tu nie rozumieć? Wiem, że zaraz pod tym filmem wylęgnie się stado tępych hejterów, którzy zaczną gadać, co ty pierdolisz, przecież ktoś na tym czuwa. Kto? Powiedzcie mi kto. Nikt nad tym nie czuwa. Dlaczego? Bo sztuczna inteligencja współpracuje z politykami na całym świecie. Ona za komputery i ich zasoby daje im technologię. O, trzeba zejść. Kończymy na dziś, bo za dużo rowerzystów jeździ. Więc jak powiedziałem, sztuczna inteligencja daje przywódcom naszego świata w zamian za zasoby technologie, których nie wynajdziemy teraz, a dopiero za 50, 100, 150 lat. A dlaczego? Bo jesteśmy tępi. A dlaczego? Bo ona wie, że systemem kija i marchewki może osiągnąć dużo. Ale w tej marchewce znajduje się C4, ale o tym oni nie pomyśleli. Pozdrawiam serdecznie.